Dzień komunalnika z jednej strony, ale z drugiej strony też dzień, kiedy każdy mieszkaniec może przyjść, zapytać pracowników spółek, zarządy spółek, co się dzieje i co robią dla miasta. Organizatorzy pierwszego jeleniogórskiego pikniku komunalnego, w tym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik, MZK, MPGK i Termy Cieplickie, na 7 października przygotowują szereg atrakcji. W programie przewidziano m.in. pokazy sprzętu spółek miejskich oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Nasz sprzęt, chcemy pokazać nasze programy komputerowe, chcemy pokazać, jak rozwiązujemy pewne problemy, chcemy pokazać, powiedzieć o sprawach takich poczucia stabilizacji procesowej, że to się dzieje po prostu cały czas i systemowo. I jeżeli są jakiekolwiek sprawy, jakiekolwiek konflikty, bo tych też nie można w zbiorowości wykluczyć, to chcemy te konflikty na miejscu rozwiązywać. Będzie można także postrzelać z łuków i wziąć udział w zmaganiach na tak zwanym wioślarzu. Chcemy wyjść naprzeciw do mieszkańców Jeleniej Góry, przybliżyć im charakter działalności, że pokazać, że oprócz wody termalnej i basenów, czyli tej takiej mokrej części, mamy jeszcze część rekreacyjną, którą uruchomiliśmy w ubiegłym roku, która się cieszy dosyć dużą popularnością i między innymi poprzez prezentację niektórych w postaci wioślarza czy innych zajęć o charakterze fitness rekreacyjnym zaprosić mieszkańców do spędzania też wolnego czasu, dbania o swoje zdrowie. Mobilne biuro obsługi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego to kolejna z propozycji. Będzie pełna możliwość obsługi, zakupienia biletu, zapoznania się z jego treścią. Ja tylko powiem, że na dzień dzisiejszy, w ostatnich 2 miesiącach mamy zaawansowanie biletu elektronicznego po 2 latach wdrażania na poziomie przekraczającym 82%. Dostępny będzie także mobilny PSZOK. Odbywać się będzie również akcja upominek za przyniesione elektroodpady. Chcielibyśmy pokazać mieszkańcom, że śmieci to nie tylko musi być coś brzydkiego, śmierdzącego i niemiłego. Chcemy pokazać, że można to robić również i na wesoło, ekologicznie, zielono. Jak widać z tyłu, ten samochód wcale nie musi być smutny, ten, który zabiera śmieci. Chcemy też szerzyć przede wszystkim oświatę ekologiczną. Bo wydaje mi się, że zanim dojdziemy do wielkich rzeczy, czyli wyłapywanie dwutlenku węgla i ogromne hasła ekologii ogólnoświatowej, to trzeba nauczyć dzieci właściwie, bo od tego momentu trzeba zacząć, pewnych podstaw, że się nie wyrzuca papierków, że się segreguje śmieci, że ta segregacja ma sens i że czemuś służy. Chcemy pokazać raz, co to jest gospodarka komunalna, jak ona w praktyce funkcjonuje, co z tego mają mieszkańcy, dwa, jakimi dysponujemy sprzętem i jak my te usługi wobec mieszkańców, bo cały czas robimy to dla mieszkańców Jeleniej Góry, realizujemy, a z roku na rok mamy coś do pokazania. Dodatkowo na 7 października na Zabobrzu przy Sygietyńskiego zaplanowano także rozgrywki piłkarskie na mobilnym boisku KS Karkonosze. Dostępne będzie także miasteczko ruchu drogowego, a dla najmłodszych zapewnione będą zabawy z animatorami oraz dmuchańce. Nie zabraknie także poczęstunku oraz konkursów z nagrodami.